Czeski Raj to rozległa wyżyna na południowo-zachodnim krańcu Sudetów, zbudowana ze skał piaskowcowych. Jest to niezwykle malowniczy, a jednocześnie łatwo dostępny teren. Na stromych, powulkanicznych skałach budowano tutaj niegdyś liczne zamki i pałace, z których wiele przetrwało do chwili obecnej. Jadąc drogą z Icina do Turnowa, już z daleka można dostrzec na wzgórzu olbrzymią budowlę, wyglądającą jak dwie wielkie baszty skalne, odsunięte od siebie na odległość kilkudziesięciu metrów potężnymi siłami natury i ukształtowane rękoma człowieka. To zamek Troski, najważniejsza warownia w okolicy, której początki sięgają drugiej połowy XIV wieku. Górujące nad okolicą bazaltowe skały, geomorfologiczny unikat na skalę światową, są jednym z symboli Republiki Czeskiej. W swoim czasie posłużyły jako fundament dla gotyckich wież, zbudowanych w latach 1380-1390. Wyższa wieża, wznosząca się na wysokość 488 metrów nad poziom morza, nosi nazwę Panna, a niższa o 10 metrów Baba. Na grani łączącej obydwie skały kiedyś wznosiły się pozostałe budowle zamku, z którego ruin także i dziś roztacza się rozległy widok na okolice. Dla ochrony krajobrazowych, geologicznych i przyrodniczych walorów zaliczono zamek Troski i otaczający go teren do Narodowych Pomników Przyrody Republiki Czeskiej. Monumentalne ruiny odwiedzane są chętnie przez turystów, dla których wybudowano u podnóża zamkowej góry niewielki hotel i parking, skąd do zamkowych bram wiedzie łagodnie wznosząca się i dobrze oznakowana droga, zajmująca nawet niezbyt wprawnym piechurom niewiele ponad kwadrans umiarkowanego spaceru. Skaliste wzniesienie wykorzystał czeski szlachcic, Czenek z Wartenbergu, który pod koniec XIV wieku wybudował tutaj olbrzymią warownię. Na obydwu skałach wzniesione zostały mieszkalne wieże, zbocze góry natomiast ufortyfikowane zostało trzema rzędami masywnych murów obronnych, których wysokość wahała się od 10 do 13 metrów, a grubość od 1 do prawie 2 metrów. Do muru przylegał dwór, który w górnej części posiadał pomieszczenia mieszkalne, w dolnej służył jako magazyn. Różnica poziomów poszczególnych budowli umożliwiała powstanie systemu obserwacyjnego, pozwalającego na pełną kontrolę bliższej i dalszej okolicy zamku. Mury budowli poprowadzone są przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących tutaj trzeciorzędowych skał wulkanicznych. Ściany wzmocnione zostały pionowymi blokami kamienia wydobywanego i obrabianego w pobliskich kamieniołomach. Przy budowie zamku korzystano również z piaskowca, traktując go jednak bardziej jako materiał zdobniczy otworów okiennych, bram oraz pomieszczeń mieszkalnych. Północna ściana muru z obronnymi nadbudowkami na zboczu pod niższą, sześcioboczną wieżą wzniesiona na babie zabezpieczała na całej długości kontrolę nad dostępem do zamku. Tędy wiodła bowiem droga prowadząca wśród skał do pierwszej bramy warowni, skąd wykutym w kamieniu chodnikiem przebiegała obok wartowni i budynku gospodarczego do właściwej mieszkalnej części budowli. Po prawej stronie w naturalnej przestrzeni między skałami a murem wznosił się niewielki pałac, z którego górnego poziomu można było przejść do warownej wieży Baby. Z lewej strony przez małą furtkę można się było dostać do najlepiej chronionej części zamku z zachowanymi do dzisiaj fragmentami głównego, czterokondygnacyjnego pałacu. Kręte schody wiodące na pannę to pozostałość XIX-wiecznych prac przeprowadzonych przez ostatniego właściciela zamku, który postanowił zagospodarować wieżę i zgodnie z duchem epoki udostępnić ją jako punkt widokowy. Ten najwyżej położony obiekt, zbudowany na stromej skale, dostępny był bądź to stromymi schodami, bądź krużgankiem wiodącym z wieży północnej obok dachu pałacu. Wieża na pannie posiadała sklepione pomieszczenie i kaplicę,
i zbudowana została jako ostateczny punkt obrony warowni. Rozległe podziemia i korytarze twierdzy wykorzystujące naturalny labirynt szczelin skalnych są dzisiaj niedostępne dla zwiedzających. Liczne legendy i podania związane z Zamkiem Troski wiążą sieć podziemnych dróg i istniejące tam potężne rezerwuary wodne z pierwszym właścicielem warowni, Czenkiem z Wartenbergu. Podczas przebijania się przez potężne podziemne szczeliny budowniczowie zamku nieopatrznie otworzyli przejście do piekielnych czeluści i wypuścili na powierzchnię mieszkające tam diabły. Odtąd w zamku i jego najbliższej okolicy dziać się zaczęły rzeczy straszne. A to drzewo przygniotło drwala pracującego w pobliskim lesie, to znów wapno wypaliło oczy zamkowym murarzom. Zdarzało się również, że bez żadnej widocznej przyczyny z murów warowni spadali w skalistą przepaść wartownicy. W jesienne i zimowe noce można było zobaczyć wysoko ponad wieżami zamku olbrzymie skrzydlate potwory, krążące ponad zamkowymi wieżami niczym upiorne ptaki. W miesięcznej poświacie ukazywały się także widmowe postaci umarłych rycerzy, prowadzonych po świetlistej drodze ku zamkowym katakumbom przez szkielet odziany w biały płaszcz i trzymający olbrzymią kosę. W okolicznych wsiach kmieciom zaczęły ginąć dzieci, które wybrały się w okolice zamku zbierać grzyby lub jagody. Pojawianie się diabłów i upiorów było każdorazowo zapowiedzią nadchodzących nieszczęść i tragedii. Koszmarne zwidy i diabelskie spektakle legenda łączy z historycznym faktem przekazania Zamku Troski królowi czeskiemu Wacławowi IV. W rzeczywistości założyciel zamku, Czenek z Wartenbergu, pochodzący ze znaczącego szlacheckiego rodu, władającego rozległymi obszarami w północnych i wschodnich Czechach, był pod koniec swego życia mocno zadłużony i przekazanie Zamku Troski wraz z miastem Brydżow czeskiemu monarsze było podyktowane względami czysto ekonomicznymi. W roku 1398 właścicielem warowni zostaje miśnieński szlachcic Otto z Bergowa, który pełnił w tym czasie funkcję najwyższego burgrabiego królewskich włości. Jego syn Otto odziedziczył zamek w 1399 roku i w historii warowni zapisał się jako pan wymagający, a dla swoich włościan wręcz okrutny. W roku 1428 Troski spłonęły, ale nawet po pożarze okazały się łakomym kąskiem dla husytów, którzy starali się je zająć. Zadanie zdobycia twierdzy okazało się jednak zbyt trudne dla husyckich wojsk. Dopiero 10 lat później udało się to oddziałom rycerza rozbójnika Szofa z Heffenbergu i jego przyjaciela Szwajkara, którzy zdobyli zamek podstępnym nocnym atakiem. Raubriterzy pokonali załogę, a właściciela warowni wzięli do niewoli. Przeciw rozbójnikom zwołane i wysłane zostało pospolite ruszenie, które bezskutecznie oblegało Troski przez 3 następne lata. Jak głosi legenda, rabusiom okupującym zamek pomagały w jego obronie diabły, zamieszkujące nadal jego podziemia. Dzięki nim w ciągu kilkunastu następnych lat samozwańczy właściciele twierdzy stali się postrachem nie tylko okolicznych mieszkańców, ale całych Łużyc. Dopiero w roku 1444 połączone oddziały zgorzelecko-żytawskie wzięły do niewoli część zamkowej załogi, w wyniku czego 36 rozbójników zostało straconych. Reszta zbójeckiej ekipy opuściła Troski i schroniła się w pobliskim zamku Waldstein. Kolejny właściciel zamku, Jan z Bergowa, sprzedał Troski Janowi Zajcowi z Hamburga, należącemu do odłamu szlachty spiskującej przeciw królowi Jerzemu z Podiebradu. Wojska królewskie oblegały twierdzę buntowników, która poddała się w 1469 roku. W ostatnich latach 15 stulecia Troski przeszły do majątku Schellenbergów, później Birksteinów, a następnie w roku 1554 Lobkowiców. W tym czasie warownia traci swe militarne znaczenie i przestaje być postrzegana jako stałe szlacheckie gniazdo.
czasie wojny 30-letniej Albrecht z Waldsteinu umacnia swoje księstwo, które po tragicznej śmierci Albrechta przejmują jego spadkobiercy. Pod koniec działań wojennych zamek zostaje doszczętnie spalony, a z pożogi ocalały jedynie mury warowni, która od tej pory przez wiele lat istnieje w charakterze malowniczej ruiny. W roku 1820 Waldsteinowie sprzedali zamek hrabiemu Elpisowi Leksowi Zarentalu, który pragnął warownię odbudować, a w pierwszej kolejności udostępnić wieżę panny jako punkt widokowy. W 1834 roku schody osiągnęły koronę murów pałacu. Dalsze prace przerwała śmierć hrabiego. Dzisiaj malownicze ruiny Zamku Troski, stanowiące własność i utrzymywane ze środków państwa, stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych czeskiego raju. Z platformy widokowej na pannie przy dobrej pogodzie roztacza się wspaniały widok nie tylko na cały czeski raj, ale i na Karkonosze, Średniogórze Czeskie i Grzbiet Jestecki. Z południowej strony widać dobrze ziemię bolesławską, a niekiedy także dominujące obiekty Pragi. Ruiny Zamku Troski udostępnione są do zwiedzania od maja do września w godzinach od 8 do 17.30. W pozostałych miesiącach obiekt zamykany jest 2 godziny wcześniej.